z tej strony OleKK w towarzystwie Call of Duty Ghost. Na ekranach właśnie najnowsza część Call of Duty, o której na moim kanale od dłuższego czasu już słyszycie i ją oglądacie. Tym razem rzecz niesłychana, chociaż już widziałem kilka gameplay właśnie z tej mapy. Przypadek nie sądzę. Na tej mapie wielu ludziom wypadła rakieta Chem, czyli taki ghostowy map z paczki. Tym razem trafiło to również na mnie. Mimo że chciałem pierwszego kema, takiego wiecie, wyjątkowego dla każdego gracza, wbić zwykłym gunstreakiem. Chciałem, żeby to był taki zwykły, solidnie zasłużony kem, a nie taki farciarski, który odmienił oblicze tej gry i o 180 stopni zmienił wygląd mapy. To jest właśnie fajna rzecz, fajny aspekt tej całej bomby, że po jej użyciu mapa wygląda absolutnie inaczej, zwłaszcza będzie to do odczucia na dominacji, gdzie jest szansa na wbicie tej rakiety właśnie w pierwszej, w jednej czwartej części w zasadzie gry i później te 70 czy 75% czasu spędzenia na odmienionej, czyli tej o wiele fajniejszej. Na pewno to będzie się sprawdzało i będzie to fajne urozmaicenie, kiedy te mapy już się bardzo opatrzą, kiedy już się przyzwyczaimy w zasadzie do tego wyglądu lokalizacji, no i później dopiero ten KM będzie takim odmienieniem wszystkiego. Broń MTAR, to o czym mówiłem, uwielbiam tą broń, nie zamienię jej póki co na nic innego i dopóki nie będę chciał nagrać gameplayu, będę nią grał tylko po to, żeby level upować. Chociaż praktycznie cały czas staram się wbić normalny, fajny gameplay, dlatego często też tą broń odpuszczam. Jeżeli wbiję pierwszego kema, na 99,9% będzie to MTAR-em X-em. Poza tym cała sprawa z paczkami. Jest to dosyć ciekawe, bo normalnego care package'a nie można ustawić w killstreakach. To dla osób, które jeszcze nie miały okazji grać w Ghosta. I jedyny sposób zdobycia killstreaku, jakim jest paczka, czyli pakiet wsparcia, jest przechwycenie na mapie takiej niebieskiej walizki. Ta walizka to wyzwanie bojowe, bądź jak zaraz zobaczycie dokładnie, nazywa się to rozkaz polowy. Nie wiem, czemu wymyśliłem wyzwanie bojowe. Rozkaz polowy. Wykonując rozkaz bojowy, polowy, dostajemy paczkę. W tym przypadku ja miałem rozkaz, aby dwa razy zabić kucając. Różne są te rozkazy, na przykład zabić raz kogoś wręcz, czyli nożem, zabić kogoś leżąc. No i tutaj rzucam tą paczkę, która mało brakowało, gdybym się spawnował się na drugiej stronie mapy, trafiłaby do przeciwnika. Tym bardziej, że zostałem tutaj zabity przez kogoś i no, wydawało mi się, że się zakampi na tą paczkę. Wydawało mi się, że przechwyci ode mnie jakieś rakietki. A tu patrzę, wyskakuje z paczki atak Chem, czyli właśnie ten map. Całkiem fajna ikonka i teraz posłuchajcie sobie, jak to fajnie brzmi. Dosyć przyjemne dla ucha. I teraz to, o czym mówiłem. Przegrywałem znacznie tą grę, aż dostałem te 6 chyba zabić, czy 7 nawet kemen. No i wszystko się odwróciło, bo dostałem dosyć szybko specjalistę. Zdobywając specjalistę już byłem w stanie zrobić o wiele więcej zabić. I tak sobie pomyślałem, dobra, ja to jeszcze mogę wygrać. Tym bardziej, że często mam coś takiego, że kiedy już widzę, że gameplay jest dosyć słaby, kiedy padnę 2 czy 3 razy dosyć szybko, to już wiem, że to nie będzie jakieś wyjątkowe. Nie, to nie będzie nic takiego fajnego, ciekawego do oglądania, więc odpuszczam sobie już po prostu tą grę i gram ją tylko po to, żeby nie wychodzić, żeby nie rage quitować. No jak widzicie, w tym momencie się opłaciło. Ja nie lubię akurat, jak ktoś wychodzi z mojego lobby, zwłaszcza kiedy wygrywam. No i powiedzmy, że właśnie tak zrobiłem osobie, która wygrywała. No i postanowiłem zmienić, w zasadzie gra postanowiła zmienić bieg rzeczy. No i w tym momencie już jeden kill pozostał do mojego zwycięstwa, który okazał się bardzo problematyczny, zwłaszcza, że mój przeciwnik nadrobił tą różnicę, którą dosyć szybko ja zdobyłem. No i jeszcze mogłem to przegrać, więc tutaj maksymalna mobilizacja z mojej strony. No i jakiś camper uratował mnie, dając mi swojego ostatniego killa. Dzięki temu wygrałem. I pierwszy gameplay z KM-em odhaczony na kanale. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli wam się podobało, jeżeli nie znacie mojego kanału, to go zasubskrybujcie przynajmniej, jeżeli chcecie oglądać Call of Duty. No a wszystkich innych, którzy już mnie znają, zachęcam do komentowania. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnych filmach.